kiknęła. Siema. Więc dzisiaj jest taki dzień, że pomyślałyśmy, że to dobry dzień, żeby nagrać przywitanie. Jako, że na naszym kanale jest już całe 7 chyba filmów, a został założony kilka miesięcy temu, to czas najwyższy się przywitać i przedstawić. A oprócz tego wybierzemy się dzisiaj na kilka godzin do Łodzi na spacer. I spróbujemy też nagrać z tego vloga i zobaczyć, jak to w ogóle będzie wyglądało. Hej! Może bez okularów będzie lepiej. No więc dzisiaj się wybierzemy do Łodzi, a wcześniej, żeby nie kupować wszystkiego i nie jeść wszystkiego po drodze na wszystkich stacjach benzynowych, zjemy prawdziwy czerwcowy obiad i to będzie makaron z truskawkami. Zero węglowodanów, zero cukru. No i właśnie jemy sobie makaron z truskawkami i porcja jest mniej więcej jak dla hardkorowego koksa. Bo naprawdę. Zobaczcie, to jest łyżka, która jest przedwojenna. I to jest bardzo duża łyżka, tak mniej więcej dwa razy jak zwykła łyżka do zupy. I pomyślcie sobie, ile tego tutaj jest. I nie wygląda do końca apetycznie, bo jest zrobione z kefirem. Uwaga, hit. Iza powiedziała, że ta duża porcja tylko tak wygląda, bo makaron jest przestrzenny. Hej, Izabelo. Jesteśmy tuż przed wyjściem. Izabela się jeszcze przebiera. Nigdy nie mogę się doubrać. Ogólnie to jak zwykle, jak się gdzieś wybieramy, to pogoda jest taka sobie i generalnie... No dzisiaj tak nawet nie pada za bardzo, ale jednak jest brzydko. Znaczy brzydko, jest szarawo. A podejrzewam, że jak się ubierzemy w jakieś ciepłe ciuchy albo jakąś ciepłą kurtkę, to się okaże, że jest duszno. I będzie nam trochę niewygodnie, no ale... Jak się jeździ na wycieczki tylko wtedy, kiedy jest brzydka pogoda albo dziwna pogoda, to tak już jest. Siemsk, więc mogę pokazać, co jestem ubrana. Moje proporcje są first class zaburzone. Więc mam tak, bluzę, co to jest za bluza? Berszka? Nie. Pull&Bear. Z Pull&Bear i ma śliczny taki baby bluesiowy, babysiowy kolor. I takie śmieszne coś ma na rękawach. Pod spodem mam zwykłą białą koszulkę, taką basicową z Kubusa, bo zawsze lubię pod jakiekolwiek bluzy takie, żeby kawałek białego wystawał. Ona była kiedyś biała, już nie jest biała. I mam do tego dżinsiki z Mojito, które są wyjednorożcowane od połowy uda. Hech, klapnęło. No i mam skarpetki, dwie różne jak zwykle. Do tego mam okulary z H&M-u takie różowe. Kółka w uszach. Zegarek, dwa pierścionki na wierzch. Czekajcie, bo to ja robię pierwszy raz w życiu. Na wierzch mam szarą bomberkę. O taką, zwykłą szarą bomberkę z kieszonkami. I jeszcze... Plecaczek. Nie wiem, jakie buty mam założyć. Wygodne. No, to mniej więcej wyglądam tak, żeby sobie potuptać po Łodzi. Wybrałam adidaski, które teraz w podglądzie wyglądają ślicznie, ale tak naprawdę są strasznymi brudasami. Zwiedzać. Jesteśmy w manufakturze.
ładnie tu, ale dużo dzieci. Dużo dzieci, pachnie grillem. No. Ale spoko. Lubimy tutaj sobie wpaść ze dwa razy do roku. W ogóle to jest miło i to jest dużo ludzi i w ogóle jakoś taka jest fajna atmosfera. Grzebando. Kto grzebie na promocji? Ja. Co tam masz? Oczywiście bluzy. Co się podoba Izabeli? Wszystko dziwne. Jesteśmy już po zakupach bardzo udanych. Nic nie kupiłyśmy, znaczy ja kupiłam jedną rzecz i zakupiła bluzkę i bluzę. W zasadzie tak. I teraz będziemy iść jeść. Dużo jest tu u was w tej łodzi. Łooo! A gdzie to tam leci? O, to jest człowiek. I zechcesz? Jesteśmy w manufakturze i dalej jest bardzo głośno, ale to jest taka super fajna strefa relaksu. Oprócz tego, że można zjeść i posiedzieć na dużej plaży, podobna była we Wrocławiu, ale już jej nie ma, to jeszcze można sobie zjechać na takiej linie nad manufakturą, na której za chwilę będzie jechała Iza. Także zaraz wam to wszystko zarejestruję. Jak było? Zobacz, 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 zobacz. Wysoko, co? Nie. Ale z góry się to wszystko inaczej wydaje, nie? Zobacz, jakie mam super zdjęcie. To? To jest zdjęcie na I believe I can fly. Dobra, idziemy do samochodu, idziemy jeść. Pytanie brzmi, czy po ciastku przed kolacją, czy dobre ciastki tu mają? Udają. Ciastka, pączki, torty, ciasta. Wygląda ładnie. Może to jakiś odpowiednik Blichlego? Kaylee. Kaylee leci. Już mi się podoba. No. A jest śmieszne. Bułki z truskawkami. Ciekawe. Jakie ciasteczka tu zjemy? Czy zjemy tu ciasteczka? Odpowiedź na to i wiele innych pytań. No to wyjmij. Pycha. Ale dobra. A nie tu ma... jest coś fajnego, nie? O, i tu jest to Piotrkowska. Znaleźliśmy. To ma wyglądać tak. A jakbyśmy mogli tam na górze usiąść i coś zjeść, to też by było pysznie. I to wygląda tak. Wygląda fajnie. O, ramen. Ramen mają. Good morning, Vietnam! Mam nadzieję, że uda nam się wybrać coś do szamy i będzie to trwało krócej niż po prostu zwykle. Meksykański jednak, nie? Zawsze to trwa wieki. Nie wiem, czy też tak macie. W Soho w Warszawie właśnie rozmawiamy, że też by mogło coś takiego być.
To wygląda w ogóle super. Lądowaliśmy w spółdzielni. Zamówiliśmy dużo pysznych rzeczy. I jak wjadą, to podzielimy się tym pięknym widokiem. Dać mi kawę, kawę, chcę spróbować. O, pijesz prosecco sama całe. To jest w ogóle ładnie i kolorowo. Nie jestem pijana, jestem, nie będę pijać. Wyrazisty orzechowy smak. Chrupka odpowiednio schłodzona. Delikatnie, delikatnie. Delikatnie. Delikatnie skrzypie, wszystkie wielki wielki. Chwilę. Sytuacja wygląda tak, że wypiłyśmy już te pół litra prosecco prawie. Pyszne jedzenie. Co mówisz? Wypijałam. Ponieważ nie nagrałam, jak ten piczosław, co zamówiliśmy i co zjedliśmy, to zamówiliśmy onion ringsy, które zostały pomylone z frytkami, ale szybko to naprawiono dzięki mojej interwencji. Oprócz tego jedliśmy zupę orientalną z owocami morza, taką pomidorową, na takim bulionie. Spoko. Co ty jadłaś, Julia? Burgera spółdzielnia. Podtrzymamy się tego, że musimy być fit girl, ale nie oceniajmy się i kochajmy się tak. A ja jadłam pizzę salamę. I była pyszna. Najlepsza z tego, co tak, była lepsza od tego, co jedliście, uważam. Krzywy ryj mam. Jest super, jesteśmy najedzone. Szczęśliwe. Było dobre. Ale żałuję cały czas, że nie wzięłam wege burger. A chciałam powiedzieć, że mi najbardziej smakowała moja pizzula. No była najlepsza. Więc jesteśmy przy Rubinsteinie. Coś tam się jest z tym, jak się go ono spotrze, nie? Bo patrzcie, jaki ma wyświechtany kulfon. Potarłem. Hihi. Świeci mu się kulfon, tutaj pan też jest zadowolony. Tańczy sobie. Świetnie się bawi. Rubinstein słabiej, ale pan super. Idzie tam, a ten mnie przejedzie zaraz. Hej. Hej. Hej, maleńka. Piękna ulica, tak orzekłyśmy i dlatego ją uwieczniamy. I to jest ulica generała Romualda Traugutta. Damy trochę do góry, żeby nie było nikogo widać. To by nie chciał być widziany. Piękne kamienice. Wszystkie kamienice w Łodzi są naprawdę śliczne. To prawda. Wygląda tak. Naprawdę Łódź jest super ładna. No. Żeby nie było, nie jesteśmy tu pierwszy raz. Ale zawsze się nam podoba. Ale za każdym razem odkrywamy coś nowego, bo jesteśmy starsze. Dlaczego mi znikasz z kadru, kiedy mówisz, że jesteśmy starsze? Bo mówię o tobie. Tak, Julia wpieprzyła kamień filozoficzny. Hehe, kurwa, jakie zabawne. Mam Harry Potterki na oczach. Kolbę masz. I mamy mural. Mural w Peweksu, nie? Mm-hmm.